Witam cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Pod sobą mam różowy strój piłkarski, tylko zapomniałem, bo gram dzisiaj na dworzu i zapomniałem, że po prostu jest zimno. Ale na szczęście miałem w torbie treningowej pomarańczową koszulkę właśnie termoaktywną i ją muszę założyć, ale po prostu w samochodzie mi jest zimno. Jest zimno i gramy dzisiaj ciężki mecz. Ojej, z liderem. Pierwsze albo drugie miejsce na pewno zajmuję. Nawet nie wiem, nie sprawdzałem. I na Orliku gram. Właśnie ćwiczę się, rozgrzewam chłopaki tam. Śmieję się, że rozgrzewamy się, a nie gadamy. Miło zadzwonił przed chwilą do mnie, ułożył kostkę i taki zadowolony, bo pierwszy raz ułożył kostkę. I to co mu mówiłem też, że widzisz, trzeba ćwiczyć, a przyjdzie to, trzeba się skoncentrować po prostu. Gol. Dobra, przegraliśmy 5-2. O, teraz kasa. Dziękuję. Przegraliśmy 5-2. A, odżywki mam sobie kupić. Ja grałem wszędzie, przegraliśmy 5-2, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony. Może nie ze swojej postawy, ale ogólnie. 5-2 to jest niski wynik, biorąc pod uwagę, że gramy na Orliku, bo z tą drużyną to przegrywaliśmy po 7-1, 8-0, ale na tym, na dużym boisku. A tutaj jeszcze częściej są po prostu akcje, jeszcze więcej bramek wpada, dlatego jestem happy, zadowolony. I przy okazji kupowania słodkości pokazuje, że dziewczyny też mogą chodzić w spodniach camo czy moro. No nie? Zobacz. Mówię dlatego, że dziewczyny mnie się pytają, czy można takie spodnie, które sprzedaję, czy dziewczyny mogą chodzić. Okazuje się, że mogą chodzić. Ty chodzisz cały czas, tak? Cztery bluzy, wszystko w takim kolorze. Naprawdę, tak? O, także można chodzić. No i zobacz, okazuje się, że można chodzić i ta dziewczyna mi powiedziała, sprzedawczyni, że właśnie ona zawsze tak chodziła i że dużo dziewczyn chodzi w takich rzeczach. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, teraz może bardziej będę na takie, na tą modę damską również zwracać uwagę, bo po prostu widzowie mnie o to proszą, widzowie płci żeńskiej. Właśnie proszą mnie o właśnie, czy można chodzić w takich spodniach? Dzisiaj myślałem, że jest to zarezerwowane dla mężczyzn. A możemy to wyjść na mojego vloga? Musisz się zwać mamy. Ale pokaż, dostałeś przesyłkę i co jesteś w przesyłce? Ale. Nagram na mojego vloga. Cieszysz się? Dowiecie się, co tam jest. I to są te karty i to pudełko? Tak. Zadowolony jesteś? Z tych kart? A, bo tu chodziło o tą skrzynkę. Invisi Mars. No i dzięki tej skrzynce mam te karty. Wróciłem z treningu, tylko nie mogę się wykąpać. Od wczoraj wieczorem, od nocy nie ma zimnej wody. Nie ma zimnej wody. W tym czasie zrobiłem rosół. Rosół się robi, a ja czekam, żeby woda była. Byłem u sąsiada, tam gdzie są zawory, wszystko jest ok. Zadzwoniłem do spółdzielni, zobaczymy. A jadę na szkolenie. Jak ja pojadę, śmierdzący. Tutaj byłem, sprawdzałem. O! I on był do góry. No. A, czyli wzięli, odkręcili to, tak? Nie, znaczy nie przekręcili, co te. Niech nie rusza. No bo było to do góry. No i co, chłopaki, którzy przyszli tutaj do mojego sąsiada, pewnie któryś z nich po prostu wziął i przekręcił. Ja sprawdzałem ten zawór, tylko nie wiem, może za lekko, może gdybym siłą, natomiast bałem się bardzo mocno przekręcać, może trzeba było tak zrobić. Mój błąd pewnie też. Ale przynajmniej się wykąpię. Ktoś tu jadł chipsy. Podzielicie się ze mną? A teraz my wstajemy na wysiadacie, dobra? 3, 4. Wyciągnąć ręce z kieszeni. Nie rzuć bumem. Tak jest. 3. Do góry, co jest? 3, 4, siadamy.
Słuchajcie, nazywam się Marcin Mazur, jestem fotografem reklamowym. Wykonuję zdjęcia reklamowe dla producentów odzieży, czyli to jest bielizna, kostiumy kąpielowe, to jest raport na pakach, bo żeby to faceci pozytywnie, wiecie, reagują. Takie zdjęcia wykonuję dla czołowych polskich producentów, ale od mniej więcej roku czasu jestem bardziej znany jako youtuber. Będę was uczyć o fotografii, czy jak robić zdjęcia, ewentualnie jak robić zdjęcia, żeby dobrze wyjść, czyli na przykład z dzióbkiem, czy nie. Dobrze, dałem się zapytać, tak? To my już nie wiem. Proszę, dobra. Słuchajcie, najpierw powiedzcie mi, kto umie robić zdjęcia. To w takim razie nagrodę już proszę dać. Dobrze. Tak? Znaczy tylko podziękowania za znany kurs. Dobrze, słuchajcie, no i pokażcie aparaty. Nie z zębów. Aparaty, ma ktoś aparaty? O, ja też go będę przydziałem. Bardzo fajnie. Dobrze, a teraz słuchajcie, mniej więcej wam powiedziałem na temat fotografii, większość to była fotografia mobilna. I powiedzcie mi, czy coś, co powiedziałem, czy cokolwiek było takiego, co w miarę było fajnego. Albo czy coś się dowiedzieliście? Tak. Ale że dużo, tak? Ale mówi się to dlatego, że dałem wam teraz ciastka, czy nie? I dlatego dużo? Ale no dobra, to co było ciekawego? Wszystko. No wszystko. No to ja. Co było ciekawego? Powiedz mi. Powiedz mi, co było tutaj ciekawego? Na nim pośladku, myślę, że było dobre. Nie, no ale na przykład coś takiego w szczególności. Biała kartka do lampy. Biała kartka, o brawo. I zamrażanie zdjęcia. I zamrażanie zdjęcia. Dobra, co jeszcze? To z siatkami. Siatka. Teraz młodzież, nas, starszyznę, młodzież prowadzi, nie wiemy gdzie idziemy. Ale nie miało. Idziemy przed siebie. Na razie zakończyliśmy część teoretyczną, miało być dużo o fotografii, ale jak już wspomniałem, kilka tylko osób, bo nie wiem, 3-4 aparaty, tak mniej więcej? No, czy może 5. A resztę smartfony. Czy wstępnie coś wyniosłeś z nauki, czy nie? Jak dla mnie bardzo dużo. Jak dla ciebie teraz bardzo dużo. W praktyce korzystamy. Świruje, na pewno. Tylko tak mówi, po koleżeńsku. Tutaj mamy... O, tutaj idzie... Tutaj idą szybcy wściekli. Ta brama, wiesz? Gdzie? Tam, bo jest brama. No i można też przejść przez bramę, ale... A ile brama jest? No, pana kotela. No i okazuje się, że jest problem, że tutaj tej bramy kiedyś nie było, tak? Zgadza się? Że nie było. A domu nie było. Ale jest ścieżka jakaś. Chodź, no nie ma. Dobra. Nie, pies, uważaj, biegnie! Szybko wracaj! Dzikie. Możemy? Możemy? Lotem. Pływamy, przerwa, kajak zabieramy i przenosimy. A i trzeba przenieść, tak? Tak. Bo tu jest jakaś śluza, co tu jest? Tutaj jest elektrownia wodna. Tu jest elektrownia wodna? Tutaj jest turbina w środku i... O, tu jest elektrownia wodna. Czyli kajaczkiem dotąd trzeba być silnym w takim razie, tak? Tutaj żadnych pomocników nie ma. Nie, chyba że kogoś poprosimy z góry.
Zwróciłem uwagę, że masz wojskową kurtkę. Tak. Zastanawiałam się, czy dziewczyny kupują takie rzeczy. Tak. Kupują? Tak. No, super, że chciałam to kupić. Barcelona, Londyn. No to super. Miłosz robi zdjęcia. Miłosz robi zdjęcia. No mówi ci, szalony. Miłosz został i robi zdjęcia, wyobraź sobie. No tak go to podjarało, to co ja wszystko mówiłem, tak go zainteresowało. Inne osoby też, bo jak szliśmy teraz sobie, to robili kątem, schodzili gdzieś z boku z uliczki i robili zdjęcia, a Miłosz też. Ja poszedłem, bo mi jest zimno, on mówi, że zaraz przyjdzie. Przekazał dla nas super gadżety, zaraz rozdam. Pan Krzysztof przekazał. Na naszą inicjatywę. Od kogo zaczynamy? Słucham? Od Miłosz, od ciebie. Proszę, wybierz sobie, pójdziemy w tą stronę. Ona i może od Miłosza. Wybierz. No, możesz głowę wstawić. No sobie, wybieraj. Ten? Dobra, proszę bardzo. Dobry wybrałeś. No, fajnie. To jest mój najlepszy Artur, najlepszy asystent. Dziękuję. Teraz poczekajcie, ja sobie sprawdzę najpierw. Nie świecimy lat, bo zabiera. Dobra, patrzymy się. A tutaj co oni robią? Co on robi? Pod prąd jedzie. No pod prąd on podjechał. No tak jak pewnie wiesz, tak jak pewnie wiesz, rozmawiam z Kasią właśnie na ten temat. Próbuję ją przekonać, że to co ja robię, to nie jest tylko zabawa, tylko ma też swoje plusy. Od roku czasu tak robię. Wiesz, jeżeli na przykład się nie zarabia z tego, może teraz poza tym sklepem, który otworzyłem, to mogą być jakieś plusy, ale rozmawiam. Natomiast gdybym miał wybrać, no rozmawiam. Patryk TM, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. The Darson, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Przepraszam za to, że nie wiedziałem, że tak faktycznie ktoś może odczytać. Jedna literówka, ale ma to znaczenie. Nie wiedziałem o tym. Ania K, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wiesz co, podobno paczkomaty, jeżeli podpiszę z nimi umowę, to dadzą mi drukarkę, że od razu jest naklejka i naklejam na to. Także mam nadzieję, że tak będzie. Filip Przewiński, pozdrawiam teraz pierwszą trójkę. Damian Zezolowaty również. Jakusiowski, również ciebie pozdrawiam za to, że jesteś w pierwszej trójce. Na dzisiaj to już wszystko, trzymaj się. Cześć, dzięki za oglądanie. I co, i widzimy się jutro chyba, tak? Tak jak jest to od 300, ilu tam, 40 paru odcinków, no nie? Hej, trzymaj się, cześć.